Yo, cześć, siemano, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, jak widzicie, MTA, tak, lecimy dalej z MTA. Myślę, że odcinki będą się pojawiać, kurde, chociaż raz w tygodniu. Taką chciałbym normę aktualnie wyrobić, mam nadzieję, że to się uda, a więc co, ja was zapraszam do odcinka, lecimy. A więc tak, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku chciałem wam zaprezentować nowe auta, może niekoniecznie nowe auta na serwerze, bo te auta już były, tylko nowe dla mnie, tak, one są nowe dla mnie, ja ich jeszcze nie widziałem, w sensie tam widziałem gdzieś tam na drodze, nie widziałem ich w salonie, nowe osiedle jedno i no, jak wiecie, idą święta, także jak widzę tutaj, przed chwilą mi się pojawił skin wielkanocny, tak, skiny wielkanocne, nie będę go oczywiście zakładał, bo nie chcę się później CJ-a przebierać, ale widzę, że coś takiego jest, to pewnie jajka do zbierania też się pojawią w najbliższej przyszłości, podejrzewam, bo jak sprawdziłem sobie tutaj teraz w aktualizacjach, nic na ten temat nie ma. Myślę, że tutaj w sobotę wszystko się pojawi, także będzie warto sobie trochę pograć, pozbierać sobie tych jajek, bo no, jak wiecie, za to fajne nagrody są, w sensie fajne nagrody, no myślę, że około 30 tysięcy do zgarnięcia za to będzie, a zawsze jakaś odskocznia. Jak widzicie, wyciągnąłem w ogóle turka z przechowywalni, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, przebiegu tu nie ma nic, 300 km, mega mi się podoba ten przebieg, mega robi robotę. A co jeszcze do turka? W dzisiejszym odcinku chciałem go przemalować delikatnie, bo troszeczkę mi się kolor znudził, także tutaj sobie na pewno zmienimy kolor. Myślałem nad czymś z niebieskim, bo w sumie zrobiłoby to robotę. Niestety też sultana mam niebieskiego i tutaj też się zastanowię z sultanem, jak to będzie wyglądać, czy też sobie zmienię kolor, czy nie, ale mniejsza z tym, wjedźmy sobie do lakierni, przemalujmy sobie oczywiście Turismo. Tak jak mówię, ten kolorek już trochę ma. A więc dobra, teraz najtrudniejsze, wybranie tego kolorku, żeby tutaj nie przewalić za dużo kasy. Tak jak mówię, celowo bym coś bardziej w niebieski, taki wypłowiały. Myślę, że coś koło tego byłoby odpowiednie. Także zróbmy sobie test. No, myślę, że to mniej więcej to, co chciałem osiągnąć. Co do felg, zastanawiam się jeszcze nad felgami, bo te mi jakoś średnio leżą, w sensie może kolor, może sam wzór felg, także tutaj nad felgami jeszcze na pewno muszę pomyśleć, bo tak średnio mi to leży, ale to w najbliższej przyszłości. Teraz tureczek mi się podoba znowu, w sensie cały czas mi się podobał, ale mówię, troszeczkę nowości trzeba wprowadzić. Oczywiście będzie też trzeba zrobić w nim silniki, bo silników mi tutaj mega, mega brakuje. 2.2 koniecznie i to myślę już, że w niedalekiej przyszłości. Co do samego Cheetaha, który stał na giełdzie już od poprzedniego odcinka, dalej stoi, bo w sumie rzadko wchodziłem na serwer. Udało mi jedne info, które dla was mam. Co się zmieniło od poprzedniego odcinka, to to, że sprzedałem mój domek. Tak, sprzedałem domek, powędrował do widza, także cieszę się z tego powodu, że nie jakaś randomowa osoba, tylko widz go właśnie sobie ode mnie odkupił, a ja będę szukał czegoś nowego, nową jakąś miejscówkę. Także podjedziemy sobie właśnie jeszcze dzisiaj na nowe osiedle, w sensie nowe, no jakiś czas temu już dodane, dla mnie osobiście nowe, w Angel Pine, tak. Także sprawdzimy sobie to osiedle w Angel Pine, przetestujemy, może akurat coś tam fajnego sobie wynajdę. A my, o, udało się znaleźć miejsce parkingowe tutaj na salonie DSD, do którego właśnie chciałem zawitać, żeby sobie po prostu przejść i oblukać te nowe pojazdy, które no jakiś czas temu, w sumie to niedawno, zostały dodane do gry. Na pewno wiem, że jest jakiś tam shafter mega, mega powiem spoko fura. Co to w ogóle? Sentinel Classic, o kurde. Jakoś strasznie wąskie jest to auto. Nie wiem, czemu mam takie wrażenie, ale takie strasznie, strasznie wąskie. Nie, średnio mi się podoba Sentinel Classic. Tutaj mamy co? Atlanta, no już... Już troszeczkę lepsza, jest troszeczkę lepsza, delikatnie nie w moim stylu, ale już lepsze wrażenie na mnie robi niż właśnie ten Sentinel. Mamba, kurde, to jest z GTA 5, o ile się nie mylę, tak, taka Mamba też była w GTA 5. Jeżeli nie, to oczywiście poprawcie mnie, ale mam wrażenie, że coś takiego było. 650 tysięcy, dobrze widziałem? Tak, 650 tysięcy. Troszeczkę jest jak za taką Mambę. Jakoś też nie mój klimat całkowicie, taka Kobra, kto co lubi. Co my tu mamy na dole? O kurde, ZR205, jakie to jest śliczne, o Boże, taka RX7, nie no kurde, tutaj będziemy musieli grubo pomyśleć nad tym, bo szczerze, ja bym coś takiego zrobił, ja bym to widział, to jest w ogóle może jest RX7, kurde, w sumie, pewnie tak, ten tył trochę mi przypomina Toyota Supra MK3, tak, MK3, ale no, w sumie, fajna furka. Dobra, dalej, co my tu mamy? Veyr? A tak, chyba jakiś Veyr. 30 tysięcy, to bardzo tanie auto. Taka trochę tampa, szczerze powiedziawszy. Ale też całkiem, całkiem przyjemne.
No i mamy tutaj tego Shaftera w kombiaku. Shafter w kombi, szczerze, celowałbym w sedana, jakbym miał już kupować. Troszeczkę nie mój styl, bardziej mi się chyba podoba Admiral, choć też nie mówię, że jest zły, dałoby się go pewnie fajnie zrobić. Czekam na jakieś fajne projekciki, może ktoś podeśle na Discordzie na przykład. To delikatnie się zastanowię właśnie nad takim Shafterem, bo słyszałem, że mega fajny VMAX ma i mega fajnie się tym jeździ na e-transporterze, w którym tak naprawdę za chwilkę wbiję sobie drugi level, bo tam już delikatnie mi brakuje, no chyba tam z 2-3 tysiące expa będziemy już mieli lepsze zarobki. Tam słyszałem, że na drugim levelu można liczyć nawet na zarobki powyżej 6,5 tysiąca. Tak, to 6,5 tysiąca na godzinkę to już jest, no, całkiem przyjemna kwota. Tak szczerze powiedziawszy, no, niemałe pieniążki. A my co? My powoli sobie zmierzamy tutaj teraz do Angel Pine, by sprawdzić sobie to nowe, nie nowe osiedle. Tak jak już powiedziałem kilka razy, że jest to po prostu nowe dla mnie, nowość dla mnie. No, z pół roku mnie na serwerze nie było. No, było, w sensie, nie było. Wchodziłem, tylko opłacałem domek raz, tak naprawdę. O kurde, już myślałem, że... Zawał. No, a tak naprawdę wchodziłem tylko raz na jakiś czas, opłacałem domek i byłem się chwilę przejechać na przykład Turkiem, żeby nie zapomnieć tego uczucia, tego naprawdę fajnego samochodu, do którego, no, dążyłem przez cały rok nagrywek. No to takie małe marzenie forlife'owe oczywiście zostało spełnione pół roku temu. I dalej stoi jako 1.6. Tak, to mnie bawi, że to dalej stoi jako 1.6, a nie już 2.2. Ale no, myślę, że niebawem się to już troszeczkę zmieni. Jak tylko sprzedam Cheetaha, coś tam może jakieś, nie mówię, że od razu 2.2, ale może jakieś 2.0, czemu by nie, zobaczymy jak to będzie. Nie chcę tutaj nic zapeszać, a też nie chcę całego majątku z Cheetaha przeznaczać na turismo, bo też bym chciał sobie zamienić, jakieś autko sobie kupić. Z drugiej strony też równie dobrze za takiego Cheetaha mógłbym sobie kupić jakiegoś Bulleta 1.6 na projekt kolejny. Też myślę, że nie głupi pomysł, bo Bulleta chyba jeszcze na Forlife nie miałem. Tutaj nie pamiętam, nie chcę was skłamać, ale chyba Bulleta nie miałem jako tako. Także takiego owego bym przytulił na pewno, bo jednak Bullet to fajne autko. I miałbym już naprawdę fajną kolekcję. Bullet, Turek, do tego jeszcze Sultan. Sultan praktycznie no, mało co na fullu, także naprawdę fajne gablotki. Także dobra, jesteśmy już w Angel Pine, gdzie to osiedle. Dobra, widzę już na mapie osiedle. Przez długi, długi czas, szczerze powiedziawszy, chciałem, żeby tu było osiedle, bo tu te domki mi się podobają. Kurde. Ej, wiecie co? Na przykład ten domek. Kurde, to by nie było złe. Aha, bo tu jest drugi. Jest drugi, tylko taki mniejszy. Nie, to ten na pewno odpada. Co my tu mamy? Dałoby rady tu wybrać taki naprawdę fajny ten domek. A tu jest jeszcze dróżka. Skoczymy sobie tędy. Oho. Ten jest chyba najlepszy. Ja sobie sprawdzę tylko, kto tu jest właścicielem owego domku. Aha, no dobra, wszystko jasne. Czyli jeszcze domki chyba są nie sprzedane. Wszystko jest zabrane przez biznes. Albo już były sprzedane, tylko po prostu biznes to odkupił wszystko. Tutaj nie wiem do końca, jak to tam wygląda. Ale myślę, że wezmę udział w licytacjach, jak takowe będą. I może sobie popoluję tutaj na ten domek. Ewentualnie myślałem coś w Los Santos na okolicach Grove Street. Ale patrzcie, tu są samochody, no to chyba ktoś tu musi mieszkać. Sprawdźmy to. Tak, ryba. Czyli po prostu tamte domki są wykupione. Muszę się tam odezwać do biznesu, albo właśnie oni tam robią licytację. Na forum często widziałem takowy domek sobie capnąć, bo naprawdę, naprawdę fajny. Nie powiem, że nie, blisko do kopki, choć osobiście aktualnie, tak, możecie mnie znać sprzed pół roku katowałem kopkę, tak teraz, po powrocie, ani razu jeszcze na nią nie zajrzałem, tak, z ręką na sercu wam mówię, że ani razu nie zajrzałem na kopkę, teraz tylko e-transporter, tam sobie latam, tam zarabiam aktualnie, nie są to jakieś mega, mega wielkie pieniądze w porównaniu do kopalni, lecz to dopiero pierwszy poziom, do trzeciego dojdziemy, to myślę, że naprawdę będą fajne zarobki, fajne projekty myślę, że będą się pojawiać w niedalekiej przyszłości, tak naprawdę, bo myślę, że po sprzedaży właśnie Cheetaha coś sobie kupimy. Nie tylko zrobimy turka, ale coś na pewno się pojawi. Chcę powiększać tę kolekcję z powodu takiego, iż no dużo samochodów właśnie na turka musiałem poświęcić. A już naprawdę mi się tam ta kolekcja podobała, tylko no właśnie brakowało mi tego jednego rodzynka, którym jest właśnie owy turek. Także do takiego stanu będziemy dążyć.
Nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, ile nam to zajmie. Podejrzewam, że mega, mega długo. Gdzie nam się w sumie śpieszy. Im dłużej się tu będzie grało, tym więcej odcinków dla was oczywiście. Także co? Myślę, że powolutku tutaj sobie będziemy zawijać. Będziemy sobie kończyć odcinek. Taki delikatny, zapoznawczy. Bo teraz tak naprawdę ja będę zwiedzał tą mapkę po pół roku. W sensie zwiedzał mapkę. Poznawał te rzeczy, przy których mnie nie było i tak naprawdę chcę poznać je razem z wami i zaprezentować to w moim po prostu wydaniu. Także co? Jeżeli odcinek wam się spodobał, oczywiście strzelcie łapę do góry, na dole komentarz, tam sekcja komentarzy jest dla was. No i co? Widzimy się w kolejnych produkcjach. Także do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Hejka.